Siema, dziś film inny niż wszystkie. Otóż, mając już tego VR-a i korzystając z niego, postanowiłem, że nagram takie walkthrough, nie wiem w sumie jak to nazwać, obejrzenie samochodów w wirtualnej rzeczywistości, jak one wyglądają. Dzisiaj mamy BMW M3. Które każdy z nas zna, widział. No i wie, co to za samochód, bo nie chciałem jakichś takich bardzo egzotycznych na pierwszy raz używać, tylko coś, co naprawdę każdy zna, widział kiedykolwiek, wie jak wygląda. Więc, no, cóż można było innego wybrać, jak starą, poczciwą BMW M3. Cztery wydechy, brzydki kolor, podgrzewana tylnia szyba. Wokół piękny park, bo chyba jesteśmy w Sydney czy coś takiego. Nie wiem, nie pamiętam co wybrałem, no ale ogólnie piękny krajobraz, wracając do samochodu. Felgi stalowe BMW. No i cóż tu dużo o samochodzie powiedzieć. Jeżeli mieliśmy z nim styczność, no to chodzi o porównanie tego, co jest w rzeczywistości, a tego, co naprawdę tu można zobaczyć na VR-ze. Teraz ja się schylam tu nad tym samochodem i tak. Szybę na VR-ze naprawdę fajnie widać. Fajnie, nie wiem, czy to będzie na filmie akurat widać, ale światło, które pada, tak, słońce, które pada na szybę, bardzo fajnie odbija się i można powiedzieć, że trochę mnie razi. Tak samo, jeżeli tu patrzę na maskę, nie mam jak wam pokazać, bo tu nie ma wirtualnej ręki, ale tutaj nie, ale tu światło, które się odbija od maski, też mi pada w twarz i powiedzmy, że mnie trochę razi, tak? Tutaj mogę się obniżyć trochę do samochodu, zajrzeć sobie, jak auto dokładnie wygląda. Opony, to już kiedyś mówiłem na którymś filmie, ale opony naprawdę mają bardzo fajne detale, że faktycznie, no, czuć aż świeżość tego ogumienia, tak? Wejdźmy sobie znowu troszkę wyżej, przejdźmy na przód auta, możemy sobie tu światła odpalić. No, odpalmy się, odpalamy światła, odpalamy kierunki. Kierunki, no cóż, brzydkie, ale tak samo detal kierunków, podejdę trochę bliżej i znowu się nachylę. Detal kierunków, tak, mamy żarówkę, która sobie świeci, tak, na pomarańczowo, ale ona jeszcze się odbija i odbija się na te nacięcia, to tak powiem, wypukłości, które są na samym kierunku, na kloszu. Więc jeżeli chodzi o detale, to naprawdę ta gra na VR-ze ma potencjał, więc jeżeli gracie sobie w Gran Turismo, to i jesteście naprawdę takimi fanami, że, bo ja gram na padzie, tak, ale jeżeli macie kierownicę, to warto zainwestować te 3000 i kupić tego VR-a tylko i wyłącznie dla tej gry. No bo wiadomo, pogramy w jakieś tam inne tytuły, ale granie na VR-ze w Gran Turismo jest niesamowite po prostu. Tego się, no ciężko to opisać, jeżeli nie mieliśmy styczności z tym normalnie. Wejdźmy sobie do auta teraz. No i tak, siedzimy sobie w BMC. No i co? I BMK wygląda jak w rzeczywistości, tylko że trochę ładniej, tak? Tu mamy piękne obszycia na kierownicy M-pakietu, które też naprawdę fajnie wyglądają na tym VR-ze. Tu na lewej stronie drzwi, no to cóż, no, dużo nie powiem, tak? Zegary jak zegary. Nie wiem, czy mogę odpalić, jakoś tu się odpalało samochód, nie pamiętam jak, czekajcie. Oj, tu zmieniłem niechcący pogodę. Sorry. No niestety, ale nie pamiętam jak się odpala, także może w kolejnym filmie. No i deska. Deska, która w dzisiejszych samochodach, w samochodach dzisiejszych, które są dzisiaj produkowane, no tutaj ma to coś jeszcze, tak? Wsiadamy do BMW-ki, widzimy typowo BMW-owską deskę.
Tutaj na jakieś tam kubeczki mamy ręczny, tylnie siedzenia, miejsca powiedzmy, że trochę jest, nie za dużo, ale jest, jest też pan prezes, obicia na kanapie, M-pakietu. Ale wracając do deski, no w dzisiejszych autach, jeżeli zamykamy oczy, tu nie mamy znaczka BMW na kierownicy i nie mamy w ogóle kierownicy, ani żadnych innych znaczków, to wsiadamy do 10 aut i wydaje nam się, że nadal jest to ta sama marka, ale kiedyś samochody miały w sobie to coś, moim zdaniem, tak? I może tu na tym już skończę, na tej desce, bo kolejny piękny detal, który to jest, może to jest naprawdę głupota, co ja opowiadam, ale podsufitka. Podsufitka tutaj, jak jeździcie samochodem i wiecie, z jakiego ona materiału jest robiona, to tutaj, no ja wyciągam rękę i ja czuję po prostu ten materiał, jaki to jest, taki wiecie, że można rzepy do tego kleić. Detal, który jest głupi, tak naprawdę, i jest niepotrzebny, bo większość osób na to nie patrzy, bo grając to grasz tak w Gran Turismo, tak, patrząc na telewizorze, ale detal, który był zrobiony, bo chcieli to odwzorować, na wiarze robi naprawdę dużą robotę, jest naprawdę taki dość realistyczny i samo siedzenie w tym samochodzie, mimo że to jest nierealne odczucie, no oddaje powiedzmy jakiś tam realizm, tak? Więc tak to wygląda, ja tu się jeszcze obrócę. Tak wygląda BMW. Mówcie, co byście chcieli w kolejnym odcinku, bo będę takie odcinki wrzucał. Nie wiem, czy one się będą podobać, czy się nie będą podobać. Ja osobiście jestem zachwycony VR-em. Nadal, bo mam go od w sumie premiery, odkąd był w sklepie i nadal jestem zachwycony. Super mi się na nim jeździ. Odczucia jazdy na VR-ze też są niesamowite. I naprawdę polecam, jak nie macie, to a ktoś ze znajomych ma, czy macie możliwość wypróbować, idźcie, wypróbujcie i później naprawdę już mając kierownicę, pedały, nie będziecie chcieli grać już na telewizorze. I powiem jeszcze, jest taki plus i będę to chyba mówił w każdym filmie, że jeżeli macie żonę, to wy możecie sobie grać w Gran Turismo. Obok może siedzieć żona i oglądać jakieś swoje głupoty na telewizorze, bo na VR-ze mamy słuchaweczki i telewizor nie jest potrzebny, tak? Telewizor możemy wyłączyć i mamy tylko obraz tutaj. Także subskrybujcie, jak możecie, dajcie lajka, bo lajki, które dajecie, które są dla mnie widoczne, są poniekąd miłą zachętą i motywacją do kolejnych filmów. Bo no, przyjemnie się człowiek czuje, jak komuś coś się podoba, tak? To nie jest jakiś bardzo super projekt nagrywania filmów i edukacji jakiejś dużej, ale sam fakt obejrzenia takiego sobie auta, tego czy innego, myślę, że warto sobie będzie oglądać, tak? Dzięki, komentujcie i piszcie w komentarzach najlepiej, jakie auto byście jeszcze chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach, bo ja tam mam jakiś pomysł o takich podstawowych aut, które można gdzieś tam na ulicy faktycznie zobaczyć, a później będziemy przechodzić do tych aut innych. Także dzięki za zabranie wam czasu, dzięki, że dotrwałeś do końca i miłego do kolejnego odcinka. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm ready.